Antonina Krynicka, Suwałczanka urodzona w 1902 roku, to bohaterka, której historię postanowiły zbadać dwie uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Obie starają się o miejsca w dorocznym Sejmie Dzieci i Młodzieży. Ich zadaniem było znalezienie i przedstawienie lokalnej społeczności postaci, która zasługuje na pamięć współczesnych i przyszłych pokoleń. Za radą suwalskiego historyka Krzysztofa Skłodowskiego zainteresowały się losami pani Antoniny. Wywodząca się z rodziny o tradycjach patriotycznych Suwałczanka była wnuczką powstańca styczniowego, siostrą żołnierza AK obwodu Suwałki. Zaledwie 18-letnia Antonina najpierw ukończyła kurs sanitarny sióstr PCK. Z czasem została pielęgniarką. Gdy wybuchła II wojna światowa, podjęła decyzję o wstąpieniu w szeregi Związku Walki Zbrojnej, z czasem przemianowanego na Armię Krajową. Działała jako referent łączności, używając pseudonimu Alicja, później Sieja. W 1942 roku Gestapo aresztowało jej małżonka Wacława, a Antonina poszukiwana była przez okupanta, który za pomoc w jej schwytaniu wyznaczył nagrodę. Po półrocznej nieobecności w Suwałkach wróciła do rodzinnego miasta i podjęła działalność w oddziałach partyzanckich. Gdy teren Suwalszczyzny zajęli Sowieci, rozpoczęła współpracę z komendantem obwodu suwalskiego Kazimierzem Ptaszyńskim. 28 stycznia 1945 roku oboje wpadli w ręce NKWD-istów. Antonina Krynicka trafiła do obozu jenieckiego w Kalininie. Po 9 miesiącach usłyszała straszliwy wyrok – 10 lat łagrów. Spędziła je kolejno w Workucie, Rieczłagu, Stalingradzie, Darnicy, Dubrawnym. Na kilka miesięcy przed upływem dekady tułaczki i ciężkiej pracy uznano ją za inwalidkę i odesłano do Brześcia, skąd dzięki objęciu repatriacją mogła wrócić do ojczyzny. Tu jednak komuniści długo jeszcze nie spuszczali jej z oczu i szykanami utrudniali życie. Odznaczona w czasie wojny Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Antonina Krynicka nie przeszła weryfikacji komisji działającej przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Białymstoku, która rozpatrywała jej wniosek w 1963 roku. Pani Antonina zmarła w rodzinnym mieście w 1984 roku. Wcześniej, jeszcze w czasie wojny, najwyższą cenę za wolną Polskę zapłacili jej najbliżsi, mąż Wacław i syn Ryszard. Zadała wam sobie takie pytanie, ale czemu nikt tego nie zna? Czemu ludzie nie są ciekawi tej postaci? Uczennice postanowiły to zmienić. Chodziłyśmy do archiwum, do muzeum, spotykałyśmy się też z historykami i robimy to po to, aby udokumentować właśnie działania Antoniny Krynickiej. Ola i Maja podkreślają, że dzieje i postawa Antoniny Krynickiej oraz jej rodziny wciąż pozostają wzorcowym przykładem polskiego patriotyzmu. Które z wartości odkrytych u suwalskiej bohaterki są ważne dla dwóch współczesnych nastolatek? Myślę, że takie same, które były ważne dla Antoniny Krynickiej, dlatego właśnie też ją wybrałyśmy. Rodzina na pewno jest dla mnie bardzo ważna, ojczyzna i to, żeby właśnie dbać o swój kraj. Myślę, że też odwaga i to, że na przykład Antonina Krynicka była tak wspaniałą postacią i była bardzo bohaterska, to mi bardzo imponuje.